Cześć i czołem. Dzisiaj coś z serii centralnego odkurzacza, czyli pokażę Wam, jak montować centralny odkurzacz. Tylko że dzisiaj zrobimy taką przygotówkę pod tynkarzy, czyli tylko te niezbędne elementy, które potrzebne są dla tynkarzy, czyli tak jak właśnie to, co mamy tutaj, czyli podejście do gniazda, bruzdy w ścianie, które trzeba było wykonać. To zrobimy dzisiaj, żeby tynkarze mogli to już sobie wykończyć, bo na przykład w kotłowni przygotówka pod centralny odkurzacz to zrobimy później, dlatego że w tej chwili nie mam takiej potrzeby, bo tu się nie śpieszy, tu nie będzie tynkowane, bo tu jest styropian, więc przejścia są porobione. Tak, za chwilę troszkę teorii na ten temat, a na razie tak słowem wstępu tylko zakres pracy, więc jak to będzie u mnie wyglądało? Otóż tak, tu będzie centralny odkurzacz wisiał. Jest gniazdko przygotowane do niego. W ścianie będę musiał zrobić wyjście na powietrze z odkurzacza. Z odkurzacza będzie wychodziła sobie instalacja, biegła tędy. Tak, czyli wchodzimy w tą bruzdę. Tu będzie kolano i będziemy wchodzić tam na górę. Tędy, akurat tak się udało, że zmieszczę się z moją rurką. Więc będzie trójniczek, a na dół zjeżdżam tu, tak, i wychodzę przez ścianę do korytarza. Tutaj będzie odgałęzienie, będzie jedno gniazdo w garażu, tak. Tutaj będzie w wiatrołapie, będzie szufelka, ale szufelki nie musimy przygotowywać przed tynkarzami, dlatego że ona będzie szła w warstwie styropianu. No i nie wychodzi na ścianę, więc tutaj nie muszę teraz tego przygotować, ale mam zrobione podejście. Tu będzie jedno gniazdo. Tu jest wyjście kolejne na górę. A dlaczego Wam pokażę tutaj, a nie tamto? Dlaczego nie kontynuuję tamtego? Bo tam jest problem. No i tutaj będzie wyjście z kotłowni. Trójnik. Tu jadę do kotłowni, tutaj trójnikiem podchodzę pod jeszcze jedno gniazdo, czyli na dole mam dwa gniazda, na górze mam dwa gniazda i w garażu jedno. Chodzi o to, żeby były gęściej i żeby ten wąż nie był taki długi. Tak? Tu jest wejście do kuchni, tu będzie szufelka w cokole, mniej więcej wyprowadzona, a tu będzie później szufelka podblatowa, taka wysuwana, którą się da wysunąć. Tak? Dzisiaj jestem po szlifowaniu schodów, bo coś się pomylili panowie przy wylewaniu, więc się szlifowali. No i tu jest kolejne gniazdo. No i tak jak widzicie, tu nie da się tego zrobić, dlatego że są schody. Tak? Nie chcę tego węża ciągnąć tędy po ścianie, tak? I tu wchodzić. Musiałbym bruzdować całą tą ścianę. Nie chciałbym tego robić. Tam mogłem wyjść na dole. Tu się przekułem tylko przez strop. Akurat udało się znaleźć taką lukę w prętach. No i tu będzie jeszcze jedno gniazdo, tak? No i teraz co? Teraz trzeba tylko pomontować puszki podtynkowe. Uniwersalne akurat mam. Takie, które później pasują do prawie wszystkich gniazd, tych takich już natynkowych, ozdobnych, tak? No to jest taka puszeczka. Widzicie? Tu się przyłącza kolano. Kolan jest cała masa. Ja zamówiłem akurat taki zestawik. Już tu miałem jeszcze taką otwartą puszkę. No nie wiem, w każdym razie zamówiłem taki zestaw na AliDrogo, że jest, powiedzmy, było od razu pod 5 gniazd i pod 2 szufelki. Taki przykład, tak? Więc tu złączek było różnych, różniastych. Trójniki 45 stopni. Trójniki są 90 też stopni gdzieś, o. Trójnik 90 stopni, tak? Kolano 90 przyłączeniowe do puszki, bo to jest bardzo ważne, bo zwróćcie uwagę, że są dwa rodzaje kolan 90. Jest kolano 90 normalne w instalacji i kolano 90, które idzie do puszki. Tak? Te kolana krótkie montujemy zaraz za puszką, czyli ono idzie... Muszę otworzyć tę puszkę jedną jeszcze, ona nie zginie, się przyda. A Wam pokażę, o co chodzi. Otóż jak jest puszka, tak? Tu macie napisane up. No, czy widać to coś? Jasno, bardzo. No, w końcu jest tutaj góra. Tu jest napisane góra. I teraz
to kolano. O, widzicie, to jest takie ostre kolano. Ono idzie od razu tym, bo to właściwie chodzi, żeby tak raz, żeby nie wchodzić bardzo głęboko w ścianę. Bo ta puszka musi przylegać do ściany, tak? Ona tak będzie przylegała w tej chwili. Możecie to odstawić. Można też. Ja akurat będę robił tak, dlatego że miał centymetr tynku gdzieś, więc akurat ten centymetr mnie tutaj urządza. Tak więc ja będę robił to w ten sposób, czyli licował ze ścianą. No i tu jest ostre kolano. Ono jest niewciśnięte, teraz jak go wcisnę dalej, to zobaczcie, że ono... Tak, o. Więc ono tam powiedzmy jakieś 2 cm wchodzi w ścianę głębiej, tak? Dlaczego takie kolano, a nie tamto? Po pierwsze, dlatego, że tamto kolano jest dużo większe. To jest jedno, więc właściwie moglibyśmy wyjść na drugą stronę ściany z tym kolanem. A po drugie, to krótkie kolano ma za zadanie zatrzymywać wszelkiego rodzaju większe kawałki wciągnięte przez odkurzacz, tak? Czyli tutaj, jeżeli się coś nie zmieści w tym ostrym kolanie, to znaczy, że nie powinno trafić do instalacji. Dlatego też są montowane te kolana jako pierwsze. Tak jak mówiłem, teraz zrobię przygotówkę pod tynkarzy, czyli tu gniazdo, tutaj muszę ten pion, czyli gniazdo na górze, tamto gniazdo na górze, co jest tam koło schodów, no i tutaj w garażu, tak? Tu w garażu akurat tak wyszło, że tam widzieliście, była podbruzdowana ściana dołem, no ale tu one się mijają, więc muszę tutaj zrobić takie wejście w tą bruzdę, tak? Wykorzystam kolana 2x45 do wykonania takiego przejścia, później tutaj rurką i tutaj kolanem już 90 jadę na skróty od razu do puszki. Powinno się robić pionie, tak? Ale szczerze, nie chciałbym się 2 razy kolano ładować, bo musiałbym jedno, drugie, a tak to zamontuję tylko jedno, czyli jadę tu i tu będzie 90, jadę bezpośrednio do puszki, tak? Puszkę na razie zamontowałem tak do przymiaru, żeby sobie sprawdzić. Przygotuję te kolana i pokażę Wam, o co tutaj mniej więcej chodzi. Dobra, zrobimy sobie taki przegląd tych części troszkę. Pokażę Wam, jakie macie możliwości, żeby sobie nawet zaplanować taką instalację później, kiedyś. Macie tak, to jest mufa, tak? Czyli łączymy po prostu dwie proste rury. Ona ma ogranicznik po środku, czyli nie jesteście w stanie przepchnąć tej rury dalej niż do tego twardego stopu, który jest w środku. Więc to jest mufa, czyli łączymy proste odcinki. Macie kolano 90 stopni, czyli zwykłe kolano 90 stopni, które jest używane podczas tworzenia całej instalacji. Tak? Macie kolano 45. No i teraz tak, jest kolano 45, na zasadzie są dwie mufy i kolano mufa nypel. Czyli ono łączy się w ten sposób, bezpośrednio, tak? Na zasadzie taki, o. Tak, czyli coś takiego jest. Czyli jedno wchodzi w drugie. Nie musicie używać kawałka rury, bo tu, żeby połączyć te dwa elementy, musicie użyć kawałka rury, tak? Bo tu trzeba to po prostu skleić razem, tak? A to wkładacie od razu jedno w drugie. Jest jeden minus tego połączenia, ale to za chwilę Wam powiem. Mamy trójnik 45 stopni, czyli możecie sobie zrobić odejście w ten sposób, tak, od instalacji. I macie trójnik 90 stopni, czyli tak, i odejście rury 90 stopni. Jest taki uchwyt montażowy, czyli jeżeli byście na przykład montowali to na ścianie, możecie go sobie zamontować. On ma takiego klipsa w środku, nie wiem, czy to będzie widać. O. To jest taki klipsik, który niby trzyma rurę. No nie można powiedzieć ostrości niestety. Ale jest taki klipsik, który powinien przytrzymywać rurę, żeby Wam się nie obsuwała. Tak jak mówię, gniazdo montażowe. Czyli gniazdo, które używamy do montażu na ścianie. I kolano 90 stopni, które jest używane do tego gniazda, tak? Czyli gniazdo i kolano. To ostre kolano 90 stopni. Idą zawsze razem. Tego kolana nie używamy nigdzie. Nie używamy go nigdzie w instalacji. Teraz tak. Jakie są plusy i minusy tych 45 mufa nypel i 2 razy mufa? Otóż, jeżeli sobie połączycie, przykładowo ja chcę zrobić coś takiego. Chcę zrobić mijankę. Tak, czyli że rura
wchodzi mi tu, tak jak tam w garażu było, wchodzi rura tu, no i muszę wejść w ścianę, tak, czyli przesunąć się o jakąś tam grubość materiału. No i teraz tak, te dwa gniazda, jak się, te dwa kątowe, jak sobie połączycie, no to one mają wspólne światło, tak jakby, tak, czyli jest tutaj punkt przelotowy wspólny dla tych dwóch elementów, tak, czyli widzicie, one mają odsadzenie dla nich, tak naprawdę przesunięcie rury, czyli przykładowo osi rury, to jest, jak patrząc to jest jakieś 3 mm, tak, 3 cm, przepraszam, 3 cm macie jakieś przesunięcie, powiedzmy tu jest oś, tak, takie są rzeczy, które wam powiem, są jakieś 3 cm niecałe, tak. A teraz, jeżeli ja sobie wezmę, przykładowo bym połączył te dwa elementy ze sobą, no nie będę się chciał tak trzymać, bo one się wywracają, to wtedy przesunięcie osi już jest około 4 z haczykiem nawet bym powiedział, czyli już jest większe odsadzenie, tak? U mnie akurat wychodzi tak, że muszę przesunąć, nawet włożyć mały jeszcze dystans, żeby osiągnąć to całkowite minięcie się osi i drugiej osi, znaczy drugiej osi, tak? Czyli 2 razy 45 plus coś takiego, wyjdą mi dwie, wtedy wychodzą mi rury przesunięte względem siebie o grubość całą jedną rury, tak? Teraz tak, na tych złączkach, to już muszę trochę to zmienić, na tych złączkach macie coś takiego, widzicie? Oznaczenia, dwójka, kreska, tak? I tu jest znowu dwójka. O co chodzi? No bo przykładowo, jak złączycie sobie w ten sposób, czyli dwójka z dwójką jest na wprost siebie, no to macie jedną płaszczyznę. Widzicie? To jest tak jakby w jednej płaszczyźnie wtedy. O, tak? Jeżeli zmienicie sobie obrót o, co jest obrót o 90 stopni, tak? No to macie wtedy, wchodzi tak, a tu wam wychodzi do góry. Tak, czyli to już wychodzi do góry w tym momencie. Tak, to dobrze widać na tym kolanie na przykład. No bo zobaczcie, przykładowo wchodzi wam rura, tak? No i to kolano. Jeżeli chcecie go zrobić w poziomie, czyli w jednej płaszczyźnie, no to musicie dać dwójkę do dwójki. Tak, wtedy jak one się zgadzają, to te kolana idą w jednej płaszczyźnie, czyli robicie na przykład wszystko po podłodze. Jeżeli chcecie wyjść do góry pod na przykład gniazdo, no to musicie obrócić o 90 stopni, czyli tyle. Wtedy to jest w poziomie, a to idzie już w pionie, tak? To ułatwia montaż, no bo nie musicie się zastanawiać, czy dobry kąt obraliście, czy nie. To wam po prostu pokazuje, czy dobrze obróciliście, tak? To wam ułatwia 45 stopni, tak? 90 stopni. Całkowity obrót, tak? 180 stopni. 360 wam nic nie da. Taki sam znacznik, pojedyncza linia jest na rurze, więc też łącząc rur z rurą możecie sobie ustawić na przykład, żeby znacznik zawsze był przy dwójce, no i wtedy macie pewność, że jesteście cały czas w poziomie, tak? Bo na rurze jest taki nadruk linii prostej, więc wtedy będziecie mieć pewność, że to jest wszystko w poziomie. Teraz tak, te trójniczki, kątowniczki i takie rzeczy. Tu macie gniazdo na rurę, czyli tu jest, to jest, tu wchodzi rura do środka, tak? Teraz głębokość tego gniazdka to jest jakieś no, prawie 20, tak? 19 mm. Czyli jeżeli sobie przykładowo będziecie układać złączki na podłodze, byście chcieli mieć tak orientacyjnie ustawione, to zawsze do długości rury musicie doliczyć 2 razy 19. Bo z jednej strony wam wchodzi rura, i z drugiej strony będzie wam chodziła rura też do takiej złączki, czyli plus 38 mm trzeba dodać do długości rury, tak? Możecie zrobić troszkę mniej, bo możecie zrobić 18, czyli 2 razy 18, czyli macie 36 mm dodać. Wtedy macie pewność, że na przykład nie będziecie mieć za długiej instalacji, tak? To są już takie tolerancje, że tak naprawdę nic się temu nie stanie, bo myślę, że to jest w stanie się ta rura nagiąć, ona jest elastyczna. Elastyczna, ona się nie odgina, nie da się jej wygiąć tam powiedzmy od jakimś kątem, ale w miarę się jest w stanie poddać. No i co?
to biorę się za docinanie tej rurki. To Wam zaraz pokażę, jak to robię. I składamy tam ten kawałek. To jest rura. Tak jak widzicie, na rurze jest ten znacznik, o którym Wam mówiłem, czyli jest ten górny znacznik, który nam może pomoże ustawić jakby rurę w tym samym kącie, co inne elementy. Ja teraz potrzebuję, żeby między naszymi kolankami wyszło mi przesunięcie jakieś 50 mm między dwoma osiami rury, tak? To dla mnie jest jakieś 10 mm pomiędzy kształtkami, tak? Czyli 10 mm pomiędzy kształtkami, czyli dodaję 10 mm plus 36, 39, w zależności 38, jak tam w zależności sobie dodacie. No i teraz tu mam zaznaczony ten kawałeczek, tak? No i teraz bardzo ważne jest tak. Rura, jak kładziecie sobie przykładowo w takim elemencie do cięcia, no bo dobrze było, żeby uciąć prostopadle, tak? Do jej osi. Żeby ta rura leżała na czymś, koniec rury leżał, dlatego że jak nie położycie, no to on będzie Wam tak jakby w przesadzie. Będziecie mieć taki kąt, tak? Czyli to automatycznie będzie powodowało to, że będziecie ciąć krzywo. Ja akurat co podłożyłem kawałek styropianu na końcu i w tym momencie to leży w miarę równo, tak? No i co? Tu mam znacznik. Jest brzeszczot. Może być nieostry. Ale to pokażę. Dobrze jest to wyczyścić troszkę jakimś, może być nożykiem, tak, lub czymś, no bo zobaczcie, że to jest mocno takie zadziory, jest sporo zadziorów, więc ja to wyczyszczę pilniczkiem, mam taki pilniczek drobny, więc wyczyszczę to pilniczkiem za chwilę. No i co? No i to mamy rurkę, ucięty kawałek rurki, tak? Taki. I teraz ja mam dwa kolana 45, proszę się to odsunąć, bo mam dwa kolana 45. Wkładam kawałek rurki. Czy sobie mogę ustawić na dwójkę, żebym to miał już, żeby to było łatwiej. Tak, czyli na wprost dwójeczki. Mam wyjście w stronę ściany. No i tu sobie muszę z tej strony to zrobić. Mogłem sobie z tamtej dać, ale już. Tak? O! No i teraz wychodzę ze ściany, tak, wychodzę rurą ze ściany i wchodzę w drugą ścianę, tak? Idę to przymierzyć, pokażę Wam przy okazji, jak to będzie wychodziło, tak? O. No, czyli widzicie. Operować troszkę. O. Czyli tu będzie wychodziła sobie rura i będzie wchodziła dokładnie w drugą ścianę. Tak? Prosty odcinek, kolano 90 i do puszki. O coś takiego dokładnie mi chodziło. Muszę to rozmontować, skleić i będziemy działać dalej. Miałem Wam nie pokazywać tego wszystkiego, ale pokażę Wam trochę. Czyli tak, widzicie, tu mam moje dwa kolana z tą mówką. Później sobie przyłożyłem to kolano tak orientacyjnie. Zmierzyłem, że tu jest około 36 cm. Czyli dodałem sobie moje 37, 38. Tak, tam ile tam chcecie, możecie dać 36. Też, czyli dodałem sobie to. No i teraz to kolano wyszło mi, tak? I teraz muszę zmierzyć, jaka jest odległość pomiędzy kolanem, które przylega do gniazda, tam jest takie to kolano. Ono jest też tak obrócone, to kolano. I teraz jaki jest dystans pomiędzy kołnierzem, czyli tą częścią, a pomiędzy kołnierzem na tym kolanie, tak? Czyli teraz sobie mierzę tą odległość. To jest dokładnie 20 cm. 20 cm, czyli dodaję sobie 36, tak? Czyli będę miał 23,6. Muszę uciąć taki kawałek rurki, żeby to połączyć. Ucinam i wracam. No i tak jak widzicie, złożone, tak, to jest teraz tak złożone dosłownie tylko na
sztukę, czyli to jest tak luźno, bo teraz ja sobie odkręcę gniazdo, żeby móc sobie to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Docisnę to dokładnie, no bo tak na razie nie włożyłem to gniazdo dobrze, tylko ledwo co, o. Tak. O, tu sobie włożymy do gniazda. Tu włożymy do gniazda. To włożymy prawidłowo też. O. Trzeba nas trochę obrócić jeszcze. Oczywiście to jest też możliwość obrotu tego. Możecie to obracać dowolnie, tak? Pod jakim tam chcecie sobie kątem ustawić. Ja to zaraz założę na razie. Niech mi ta instalacja wyjdzie po prostu, jak ma wjechać. O. Tak to ma być. Tak ma być. No i teraz przyłożę sobie na razie gniazdo. O. Nawet za głęboko, widzicie? Czyli mogę zdać troszkę do tyłu. O. Ciach. Dobra. To jest tak mniej więcej, jest to w poziomie. Jest. O. Teraz jest w poziomie. Dobra, wyjeżdżam. I teraz sobie mogę poznaczyć kreseczkami, powiedzmy, jakie są te kąty, no bo to są nietypowe jakieś tam kąty, tak? Więc mogę sobie kreseczkami poznaczyć co, gdzie i jak, ołówkiem czy markerem. No i teraz trzeba to rozebrać. Właściwie i tak jak tutaj mam, czyli wyciągnę sobie to maksymalnie daleko. O tak. No. I tutaj zacznę to po prostu sklejać tak jak leży. Tak, tak to będę sklejał. I potem wsunę dosłownie, tylko jeszcze muszę tą rurę sobie od razu, tą rurę muszę sobie wymierzyć. Tak, czyli ja pójdę tam sobie dalej, wymierzę sobie tą rurę. I obetnę ją już na taki wymiar jak ma być, żeby przygotować tamto gniazdo od razu w środku. Dobra, na razie to jeszcze włożę raz. Tak, czyli... No, już nie chcę się poprawić, bo nie mam ręki teraz drugiej. Nie złożone. Tak będzie to działało. A zaraz pójdziemy tam mierzyć trójnik 90 stopni. Pokażę wam. Tutaj jest to włożone, tak jak ma być. Teraz idę sobie, weźmiemy trójnik 90 stopni. O. Weźmiemy sobie miarę i ołówek. Tak. Będzie tutaj wychodzi ta rura. I teraz tu ma być gniazdo. Tak. Tutaj ma być gniazdo. Więc teraz co? Tu muszę sobie przyłożyć to gniazdo, tak jak ma być. Dokładnie tak jak ma być, muszę przyłożyć gniazdo. Teraz może was bliżej, żebyście widzieli lepiej. O, tak. No i co? I teraz mam trójnik. I on będzie tutaj tak wpasowany. Dokładnie tak. W ten sposób będzie wpasowany trójnik, żeby ładnie wyszła nam ta rura do góry. Czyli tu sobie znaczę teraz kreskę na rurze, ale to nie jest kreska do cięcia. Pamiętajcie, że muszę dodać, trzeba dodać grubość, długość tej mówki, która tutaj jest, tak? Czyli do tego muszę dodać sobie jakieś 18 mm. Czyli zróbmy to od razu. Tak, czyli od razu dodajemy sobie 18 mm. 18. Tak. To jest nasza linia. To jest nasza linia cięcia. Czyli tu będziemy ciąć. Dobra, wyciągam ją w tamtą stronę, tą rurę i działam. Dalej. Obetnę ją w sumie tamto, co. No pokażę wam jeszcze, jak to kleję. Nie wiem, czy was to będzie interesowało, ale tak jak widzicie, ta rurka ma tutaj takie strzępy, więc wam pokażę teraz, jak to czyszczę. Mam pilnik o takim ciekawym przekroju, że z jednej strony jest półokrągły, tu jest płaski, tak, ze stożka. I teraz tak, w środku czyśćcie sobie okrągłym pilnikiem. Tak, żeby zrobić taką delikatną, wyciągamy, tak, czyli ciągnąc pilnik, wyciągamy na zewnątrz te paprochy, nie wpychamy do środka, tylko wyciągamy to na zewnątrz, obracamy sobie rurkę cały czas, tak. I teraz
płaskim liżemy frontową część. Tak, jedziemy dookoła. Dobra, nawet można 2-3 razy przejechać, nic się nie stanie. No i teraz zewnętrzna część, tak? Też jedziemy dookoła. Tu powstaje taka delikatna faska. To się nic nie dzieje. Dobra jest, widzicie? Zobaczcie, zostały takie fafrosle jeszcze. Brudki na końcu, tak? Podjem, ale teraz patrzcie. To ręką przyjadę. I na zewnątrz tak samo już, ręką tylko, o. O. I zobaczcie, widzicie? Czyściutko tu jakieś jeszcze się. No. Tak, czyli mamy ładnie czystą rurkę z jednej i z drugiej strony. I teraz co? Teraz będę kleił. Przyniosę klej i będziemy kleić. Widzicie, na samym gnieździe nie ma takich znaczników, czyli tu jest dwójka, ale tam nie ma na gnieździe takich znaczników dookoła. No i teraz o ile kąt macie 90 stopni, to jest w miarę prosto to ustawić, no bo wtedy sobie bierzecie ten kolano, dajcie sobie na wprost. No tu mam taki nietypowy kąt. No i teraz tu sobie zaznaczyłem, widzicie? Żebym teraz, jak będę sklejał, to widział, że one są w jednej linii, te dwa znaczniki. Więc znaczcie sobie to, bo później no, ciężko będzie wam to zmontować. Więc teraz biorę się za klej i pokażę wam klejenie zaraz. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz wam zapomniałem powiedzieć. Zobaczcie, to kolano, ono nie jest symetryczne. Widzicie? Tutaj jest tak jakby cały kołnierz, a ten kołnierz tutaj jest już naruszony przez ten. O co chodzi? Jeżeli zamontujecie to w ten sposób, tu jest napisane 2 cale na 3 cale, tak? 2 na 3, czyli jak zamontujecie go w ten sposób, czyli tak, to wtedy, no nie wciskam już bardziej, tak? Delikatnie. To wtedy rura zaczyna się tak jakby około, czyli powiedzmy powierzchnia rury będzie zaczynała się około 13 mm pod powierzchnią tak jakby ściany, tak? A jeżeli to zamontujecie teraz w ten sposób, czyli 2 razy 4, to będzie wam się zaczynała gdzieś jakieś 20 mm pod powierzchnią ściany, tak? Żeby wam to dobrze pokazać, żebyście myśleli, że źle mierzę. No 20 mm, no to jak tutaj patrzę, to jest około 20 mm, wtedy będzie rura pod ścianą, tak? No to więc musicie sobie pamiętać, żeby dać albo tak, czyli macie płycej rurę, czyli rura idzie od razu przy ścianie, albo tak, wtedy macie dalej rurę od ściany, w głąb ściany oczywiście. Słuchajcie, ja wybrałem sobie taką konfigurację kolana, żeby miał dalej od ściany. Akurat tutaj mi pasuje. Tylko jaki jest problem? Widzicie, co się dzieje? Rura wystaje, po włożeniu do końca wystaje po prostu rura w tym miejscu. Więc ja sobie teraz to zarysuję ołówkiem. Tak? I wiem, że muszę tutaj wyciąć ten kawałek rury po prostu, tak? Czyli ja go wytnę tak, żeby no nie zbierałeś tej śmieci zaraz za tym elementem, tak? Albo nie było tej ewentualnie jakiejś kolizji z później końcówką odkurzacza przy wkładaniu, tak? Więc ja to wytnę i właściwie będę gotowy do klejenia. Co idzie, mam taki klej do rur PCV, w środku jest taki pędzelek do mazania, więc biorę się za zaklejenie, tak? Ja będę sobie smarował mówki tym klejem, nie rury. Czyli biorę mówkę, tak, i smaruję w środku klejem. Tak, teraz przykładam do gniazda, tylko teraz muszę sobie wymierzyć to dobrze, żeby było. No powiem wam, że dzięki temu klejowi na pewno doszło to dalej niż jak nawet składałem to na sucho.
bo bez problemu wjechało to do samego końca. Tak, czyli mamy złożone. W środku wypłynęło trochę tego kleju, ale to najwyżej się go wyczyści później, bo nie wiem, czy to będzie widać. O, widzicie, tu jest taka stróżka. Możliwe, że czego mniej troszkę nakładać. No w tym miejscu będę miał możliwość wyczyszczenia, bo jest dostęp, więc spróbuję go wyczyścić od razu. Na pewno przewagą będzie smarowanie rury, dlatego że jeżeli będę wkładał w ten sposób rurę, tak, to ten klej na pewno nie zostanie wyciśnięty tam, tylko on zostanie sprzątnięty ewentualnie na zewnętrzną część, co mi nie przeszkadza w tym momencie. Więc teraz na tym gnieździe, na tym kolejnym połączeniu posmaruję teraz rurę. Tak. I wkładamy. Powiem, że bardzo lekko teraz wchodzi z tym klejem. Fajnie. Dużo lepiej nawet niż na sucho. Tutaj w środku tego wymówimy, co zrobimy, jeszcze znacznik. Tu jest podszlifowana ta krawędź, więc jej nie widać, więc... No i to mamy. Tak. No i jedziemy dalej. Kolejne kolano. Tu zrobiłem sobie znacznik, bo akurat sobie tak złożyłem tą rurę. Dziwnie, że nie miałem tej linii, więc tu miałem znacznik, więc teraz kolejne kolano. Wytrzeć papierkiem. Tak. Papierkiem zwykłym, czystym papierem. Nie ściernym, tylko zwykłym papierem. No i co? I tylko składać, no. Nie wiem, czy wam jeszcze pokazywać to dalej. W sumie nic tu już takiego ciekawego się nie dzieje, tak? No, powiem wam, że idzie to teraz. Wchodzi głęboko. No. No i co, złożone. No, już po chwili powiem wam, że to trzyma, więc dosyć szybko łapie, więc trzeba wkładać, ustawiać, no i tyle. Dobra. No i co, i kleję kolejne rurki i tak dalej, buduję tą instalację i później będziemy to wkładać do ściany, tak jak robiliśmy to wcześniej. To w sumie tyle, no nie wiem, czy pokażę wam jeszcze ewentualnie wyjście gniazda na górę za jakiś czas. No i co, gniazdo zamontowane. Tutaj już, tutaj jak widzicie. Pamiętajcie, żeby ten kierunek przepływu był prawidłowy, tak? Czyli nie, to kolano nie montujemy go odwrotnie, tylko w ten sposób. Czyli kierunek przepływu musi być zgodny. Tak, czyli wciągamy tu i leci tam. Zwróćcie sobie uwagę na to kolano 90 stopni podłączeniowe do gniazda, dlatego że tam głębokość kołnierza nie jest 19, czy tam 20, tylko głębokość kołnierza jest 16 mm. Przynajmniej w jednej, na pewno z jednej strony, więc mieście sobie to najlepiej za każdym razem. 20 mm musicie dołożyć jednak na kołnierz ten, bo jest dzięki temu klejowi jest taki poślizg, że po prostu się to wchodzi do samego końca. Więc dokładacie sobie 20 mm do długości, którą zmierzycie między kołnierzami. No i co? I kontynuuję. Tutaj zrobię jeszcze co, tylko podejście w to miejsce. Teraz tutaj robię podejście tu do góry, na górze gniazdko, tak? Tu się już przygotowuję tak samo. Tu zostawię tylko na dole kolanko. Na dole będzie kolanko. W tym miejscu będzie kolanko 90 stopni wstawione, tak? 45 dokładnie, czyli tak będzie wychodziło kolanko. No tu podejście będzie i to będzie zaszlepione to kolanko w tym momencie do tynkarzy. Nie będę robił instalacji po podłogach, dlatego że rozmawiałem z tynkarzami, mówią, że no może się zdarzyć, że się coś uszkodzi niepotrzebnie. No i po co kłopoty później, także zrobimy tutaj. Tu tak samo zrobimy zejście dotąd. Tu kolanko 45 stopni, tak? Czyli widzimy sobie 45 stopni, znaczy 90 stopni pod kątem, tak? Żeby wyszło.
i go zaślepię. Zaślepię go w tym miejscu i będzie koniec na razie. No i tyle, tak? Także mamy to gotowe. Tutaj jeszcze też na razie mam nieprzygotowane, wykute jest, ale nieprzygotowane. Tu będzie trochę inaczej, bo to będzie gniazdo. Rura będzie wychodziła tutaj przez ścianę do tyłu. Tu jest podkute, widzicie, w stropie. Tak, czyli przejdę sobie pod rurami i tutaj 90 w dół do kotłowni od razu. Także tak to będzie zrobione. Hola, hola, bym zapomniał jeszcze. Elektryka. Widzicie, mam tutaj kabel wpuszczony. 2 × 0,75. Taki był w zestawie. Jak kupowałem ten zestaw, więc taki dokupiłem też później sobie. Ja co, odmierzam sobie. Kabel sobie tam włożyłem od tyłu. Tu go wyprowadziłem, tak? Odmierzyłem, położyłem sobie na ziemi, odmierzyłem trasę. Tu, tak, tu odmierzyłem po ścianie, ile do góry, ile do odkurzacza. I takie odcinki robię, tak? Nie będę łączył w gniazdach, bo można by tutaj będzie szło, idzie sobie gniazdo z garażu. Można by było tu wjechać, połączyć styki i jechać dalej. Ale nie będę zrobił, po prostu każdy na osobnym kablu, żebym miał dla diagnostyki nawet. Będzie zawsze łatwiej, do który odcinek, jak coś jest popsuty. Więc każdy osobny kabel idzie. Więc tutaj mam kabel już z garażu. Muszę go teraz tylko po prostu zwinąć. Rzucę go tutaj w to miejsce, żeby nie przeszkadzał. Później ten tak samo. Odmierzę kabelek. Ciach. Tam mam zaznaczone, ile potrzebuję. Dokładnie 4,5 metra już od tej ściany 4,5 metra. Żeby mi tu starczyło. Obcinam, zwinę, zostawię. I będzie. Tynka, że zatynkują kabelek ten, który jest w ścianie. No a później już. Ja sobie będę dalej prowadził to, gdzie będę chciał. Teraz już naprawdę koniec.